Dzień dobry Państwu, z tej strony Oskar i dziś, proszę Państwa, nieco inny materiał na naszym kanale Moto RetroPress, ponieważ chciałbym pokazać tutaj model miniaturowy Poloneza Karo w wersji takiej tutaj turkusowej, jeśli chodzi o lakier. Proszę Państwa, ja zdecydowanie nie jestem kolekcjonerem właśnie miniaturowych samochodzików, różnych modeli, to w ogóle nie jest moja broszka, ja się tym w ogóle nie interesuję, na tym się nie znam. Ale kupiłem sobie tego Poloneza właśnie z racji, że mam sentyment do Polonezów, a zwłaszcza do Polonezów Karo. Do Borowiczów w sumie też, ponieważ mój ojciec kiedyś właśnie miał Poloneza Karo i kiedyś Borowicza. I po prostu mam zamiar za jakiś czas sobie kupić prawdziwego Poltka. No ale to jeszcze nie teraz. I po prostu ostatnio na Allegro obserwowałem, przeglądałem różne aukcje z różnymi modelami właśnie Polonezów, Fiatów 125P, Wartburgów, Trabantów, Maluchów, no i innych jeszcze samochodzików właśnie znanych z ery PRL-u, czy ogólnie z minionej ery lat 70., 80., 90., po prostu żeby wybrać sobie jakiś najładniejszy, najfajniejszy i po prostu go sobie kupić. No i trafiło tutaj na tego Poloneza Karo, jak widzimy tutaj właśnie na ekranie. No muszę przyznać, że model jest zadbany, jeśli chodzi o szczegóły. Jest to ogólnie replika w skali od 1 do 43. Co tutaj jeszcze można dodać, proszę Państwa? No dbałość o szczegóły, tak jak mówiłem. No, z przodu widoczny grill razem ze znaczkiem FSO, z tym kółeczkiem, światła ładnie odwzorowane, rejestracja. Z boku koła z tymi charakterystycznymi kołpakami, jakie były w Polonezach w latach 90. Widać również wnętrze, kierownica, taka sama jak w Polonezie. Z tyłu również napis FSO Polonez, rejestracja, tylne światła oraz informacje o silniku 1.6 GLE. Z boku jeszcze widoczny napis Karo, wprawdzie jest cały czerwony, a nie tak jak w oryginale był taki żółto-pomarańczowo-czerwony. Ale no, jak to jest taki miniaturowy model i ten napis jest taki miniaturowy, no to już tutaj nie można czegoś innego oczekiwać. Ale mimo wszystko bardzo ładnie to wygląda. Także ten model, proszę Państwa, można kupić na Allegro, w różnych aukcjach. Wcześniej można było go zakupić właśnie z gazetką w kiosku. Model ukazał się kilka lat temu w Polsce, właśnie w tej kolekcji De Agostini. No i są różne inne jeszcze Polonezy na Allegro, właśnie Borewicze, Przejściówki, Polonezy Traki, Polonezy Policyjne, Polonezy Straży Pożarnej, no i taksówki. Różne są wersje z różnych wydawnictw, z różnych firm, które produkują modele. Między innymi też z Welly. Także proszę Państwa, jeśli ktoś chciałby sobie coś takiego kiedyś kupić i postawić na półce, no to jak najbardziej zachęcam do zajrzenia na Allegro. No a w najbliższym czasie, ponieważ 11 kwietnia w kioskach ma pojawić się takie wydawnictwo jak kolekcja kultoweauta.pl i właśnie 11 kwietnia w tym wydawnictwie w kioskach ma się pojawić też Polonez Karo, ale w nieco innej wersji, w takiej tutaj ciemno-niebieskiej, prawie że granatowej. Jeśli będzie tania cena, bo przyznam, nie wiem ile to kosztuje i ile poprzednie numery kosztowały. W poprzednich numerach m.in. był też Fiat 125P, ale to było rok temu. Można go teraz na Allegro kupić. No ale jeśli będzie cena jakaś okazyjna, nie będzie to kosztowało więcej niż 30 zł, to może się skuszę, kupię sobie do kolekcji, żeby to postawić na półeczce. Także przekazuję tę informację dalej, może kogoś to zainteresuje. No, mam nadzieję, że nie będzie to drogo kosztowało i jakość detali i wykonania tego modelu będzie też ładna, tak jak ten tutaj prezentowany Polonez Karo, ten turkusowy. No a na dziś to wszystko. Chciałbym właśnie taki filmik o tym modelu pokazać. Jeśli kogoś ten film zainteresował, to dajcie tutaj komentarz pod filmem. Możecie też napisać, jakie modele samochodzików może wy posiadacie we własnej kolekcji, nawet jeśli jesteście dorośli. A co? Co dorosły nie może sobie kupić zabawki? A co? To nie, zabawki nie są tylko dla dzieci, dla dorosłych też. Także możecie podzielić się informacjami, jakie macie modele również we własnej kolekcji. No a na dziś to wszystko. Zapraszam do naszych następnych filmów. Cześć!